widzimy różne takie rurowania, jakieś różne tutaj... To jest większy Lagnirek. To jest Lagnirek. Galimatia jest taki tutaj. Przeplatanie są. Ta kawaltornia jak tutaj to jest wynalazek z początku XIX wieku. A wcześniej nie było tych rurek w środku i nie było klawiszy. No i dlatego grało się jeszcze trudniej niż teraz. I prawdopodobnie też dlatego trzyma się tak właśnie w taki perwersyjny sposób tutaj rękę w środku. Dlatego, że tą ręką można było modyfikować dźwięk, wysokość dźwięku i wydobywać takie dźwięki, których w normalny sposób by się nie dało bez klawiszy. Usłyszeć teraz tak na gorąco? Nie bardzo. A co na przykład? No nie wiem, cokolwiek. Byśmy tak zobaczyli, jak to po prostu brzmi, tak żeby nam trochę po uszach dało. O kurczę. No, trudne zadanie. Jak skipsuję, to się wytnie? Wszystko się wytnie. Przed wywiadem, czy jest możliwość, no bo zbliżają się święta, prawda? Kolędy i tak dalej, i tak dalej. Można wybrać kolędy. A, to już pani wie, o co chodzi. No właśnie, czy można zagrać kolędy na Waltorii? Czy po prostu cover, kolędy, tylko po prostu na Waltorii. Już za tydzień. Tak. Wszystko na tej Waltorii zagrać. Aby się wydawało, że jednak to nie są skrzypce, na których można wszystko. Na Waltorii też można wszystko. Albo prawie wszystko. Tylko trzeba poćwiczyć. I pan już ćwiczy 20 lat. W takim razie pomijam, gdybym ja chciał nauczyć się grać na Waltorii. No nie grałem nigdy wcześniej, ale gdybym chciał się zacząć uczyć, to w takim razie ile zajmie czasu nauczenie się czegoś takiego podstawowego? Jednego dźwięku? Nie no, całego utworu. To długo. Długo? Tak. Czyli no ile? No musi pani zdradzić. No nie wiem, czy warto tutaj poświęcać życie całe. Mogę na Waltorii. Rok wystarczy, no co dzień będę trenował. Dam radę? No przez rok na pewno. No, przez rok na pewno. Pan będzie wszystkie kolejne. O, co by pani pocieszyło. Dobrze, w takim razie, pani Joanna, a trzeba pani
już kończąc pomału, takie swoje ulubione właśnie, jak to nazwać, utwory grane solowo, nie wiem czy są solowo grane na waltornie przez kogoś, są takie? No, tak, to znaczy... Albo z orkiestrą, ale tak, żeby waltornia była, no przewodziła. To jest dużo takich utworów, jest? Na pewno nie tyle co na skrzypce, ale jest dużo. Ostatnio nawet graliśmy teraz na szkolnych koncertach, koncert na startach. Tak. Jako solo? Mhm. Tak. A mój ulubiony? Trudno powiedzieć. Jest ich wiele. Jest ich wiele. Pani wie, był taki wspaniały film Gladiator i tam właśnie odnalazłem waltornię w jednym z utworów. To pani wszystko gra. Pani od razu wie, pani chciała tego grać. No dobrze, ale powiedzmy, była ta waltornia, prawda? No teraz kawałek czuliśmy w Gladiatorze. No, dla pani dobrze się to komponuje, ta waltornia w Gladiatorze? Z filmem? Myślę, że tak. Właśnie waltornia to jest taki specjalistyczny instrument do rzewnych nut. Rzewnych nut, no rzeczywiście. Można było płakać na tym filmie. Jacy znani pani waltorniści, tacy oświatowej sławy. Czy jest tak tutaj z tą waltornią, że są tacy, tak jak w skrzypcach, tam jakichś znanych skrzypków? Są, tak. Wśród waltornistów? Też są. Też są. Za tydzień Wigilia, za dwa tygodnie Sylwester, tak to się nam układa. No spotkamy się tutaj, jak sądzę, na koncercie sylwestrowym. Pani będzie grać? Będzie? Tak. Będzie pani w orkiestrze, oczywiście. Obowiązkowo. Obowiązkowo. Mhm. A czy czujesz pani ten magiczny czas, choinka, kolędy? Czy jakoś właśnie jednak tyle macie zajęć tutaj w Filharmonii, tyle gracie, że te święta, no, nie wiem, czy one są, czy one będą, ten magiczny czas już jest, czy jeszcze za wcześnie? No jest magiczna choinka w Filharmonii. No tylko tyle na razie, na razie tylko choinka. Póki co. Póki co. Wigilię nie gramy. Wigilię właśnie, Wigilia przerwa. Ale pewnie w domu pani będzie musiała grać.
Na pewno zaraz powiedzą, o Joanna, dobrze, to teraz, proszę bardzo, kolędę. Nie, uniewinnią. Nie zmuszają? Nie zmuszają. Nie zmuszają, dobrze. Rok 2016 już zbliża się wielkimi krokami. A co Pani oczeka w tym nowym roku? Ma Pan jakieś plany, projekty? Tylko gra u nas razem z orkiestrą? Czy jeszcze coś ciekawego Pani oczeka? Obrałam sobie taką strategię, że mało planuję, bo i tak z tych planów większość się nie spełnia i życie sobie biegnie swoim torem. Nigdy się nie spodziewałam, że będę tutaj, a jestem. Wiecie Pani, skąd ja to znam? No ja tak samo. Pani Anno, w takim razie kończymy powoli naszą rozmowę, ponieważ jeszcze dziś, za jakieś 2,5 godziny, druga próba do Dziadka do Orzechu, który jutro u nas w Słupsku, więc Pani musi teraz wrócić. Odpoczynek i za chwilę wyczerpująca... No już wszystko umiemy, ale próba jest dla baletu. Próba jest dla baletu, dobrze. A jutro koncert i balet w Dziadek do Orzechów, a dziś moim gościem była waltornistka, nowa waltornistka naszej Słupskiej Orkiestry Symfonia Baltica, którą jest Joanna Lis. Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Dziękuję. Pozdrawiamy. Teraz pójdzie z górki. Ale jeszcze tutaj, co łączy się w Słupsk, to leci na nowo. Są efekty. I mieszka Pani tutaj w naszym tym hotelu pięciogwiazdkowym. Dziś jest czwartek, 17. Dziś jest. Okej. Uff, no jakoś wyszło.